Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic i ze mną jest Paweł i Diabeł. Cześć, siemano. Cześć. No i dzisiaj będziemy budowali, pojazd, trzy części. A, w te strony. Tak. Plaga buduje przód, ja buduję tył, tył? A Diabeł co budujesz? A ja działo! Buduję. Działo buduję, to będzie pojazd wojskowy. Tak? To będzie pick-up z wyrzutnią rakiet. O, będzie pojazd militarny, takiego. Paranormalny. Dobrze. Dobra, to ja idę po lewej. Ja bym widzę, że środek wziął gicio. No ja tradycyjnie chyba, nie się rozstawiamy. Czyż zawsze ja idę na ten na bok. Tak? Zawsze idę na bok. Aha. Co, dobra, spoko. Czyż zawsze tak szliśmy? No jak będziemy się na trzech dzielimy, no to zawsze szedłem na bok. Aha. Jestem już do tego przyzwyczajony. Nie pamiętam nawet, ale dobrze, niech będzie. Dobra, teraz jak mam to zrobić? Właśnie zrobić, żeby to działało. Z metalu budujemy? To by było dobre, nie? Tylko, że to nie będzie... Nie zajmę. Ciężko to poruszyć. I możemy budować z metalu w sumie, czemu ja nie? Ja zrobię z metalu. No to jak ty zrobisz, no to każdy będzie mógł się, nie? Nie każdy. Zrób jak chcesz. Możesz zrobić z betonu, jak chcesz. W sumie działo drewniane, Paweł, to tak średnio najeżdża, bym powiedział, nie? I zrobiliśmy sobie sztego, ramki. Nie szkodzi, tą ramkę to każdy zrobi sobie. Jaką ale ramkę? Na szerokość, jaki ma być pojazd, nam się złączy dobrze. To będzie dziubek, którym się złączymy. No dobrze, ale na szerokość musi być ciężarówka, to... dobrze, żeby była, wiesz, na jedną szerokość, nie? Niekoniecznie. No jak uważasz, no dobra, okej. Okay. Będzie pokraczne. No właśnie o to chodzi, będzie śmiesznie, będzie coś innego, dobra. Nie? Dobra, spoko. Funny moments będzie, tak, dokładnie. Dobra, musimy to zrobić teraz. Kurde, nie mam pojęcia zresztą, jak to zbudować za bardzo. Aha. To dobrze, dobra. Że mamy to ustalone. To dobrze, że masz ten, jakiś pomysł. Jej. Dobrze, że będzie działo, strzelało. Mm-hmm. No. Będzie strzelało, zobaczmy. Będzie strzelało? O kurde. Czy może... Dobra, jedna tylko podpowiedź. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem trochę upośledzony w tej grze. Kali, od 1 do 10, jak dużo ty chcesz zrobić to działo? Albo jakoś... Nie wiem, delikatnie mi powiedz, bo... Ciężko mi jest to powiedzieć. Znaczy, dobra, powiem ci tak, podkładka będzie na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6x6. Będzie taki dobra, klocek okay. I z tego klocka będzie tak do góry szło, więc spoko. Dobra, ale dobra, najwyżej okay. Się będzie przechylać, ale no... Zobaczymy. Najwyżej no... Zemituje troszeczkę... Wiesz, bo może śmiesznie później wyjdzie, jak podstawa będzie mniejsza od działa na przykład znacznie, albo będzie co? Zbyt duża, nie? Zrobimy nie, no, okay, no, 8x8, 8x8 zrobimy tak mniej więcej, wiesz? Bo wtedy ja będę miał trochę więcej miejsca, żeby się pobawić tym. Mhm. Dobra, okej. Okay. Pyk. Rozumiem. Więc wprowadzą już poprawki. Sorry. No ale wolałem powiedzieć na początku, żeby później nie było problemów, nie? No. Dobra. No, powiedzmy na początku XDDD. Wiecie, zawsze można tam wprowadzić usprawnienia przy spawaniu i jakoś to tam zlepimy, tak. Nie? Później w razie czego coś się odetnie, jakby było za dużo. No. A jak będzie za mało, to się doklei. Spoko, ej, w ogóle jak chcę zrobić na przykład kręcące się na boki, no. To muszę zrobić pod spodem na jednej platformie kółko kręcące się, nie? Dwie ośki. Tak, łożysko takie, no. Jedno dwie ośki. Bo jedno będzie w lewo kręciło, a druga w prawo. To będziesz miał najwygodniej wtedy. Hmm? Masz? No właśnie tak średnio. Kurde, on działo robi. Ale dobra, to najpierw muszę zrobić i tak... Teraz zastanawiam się tylko, czy myślimy o tym samym, co to znaczy działo, czy... To będzie coś innego. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja nie wiem, w ogóle nie jestem w stanie to określić. Daję, że się będzie kręciło w jedną stronę, bo... Przekombinuję troszeczkę zaraz. Zobaczymy. Najwyżej. Wiesz co, ja nie wiem, jak to ciężkie będzie, więc też postaram się, żeby to było jakieś... No, zobaczmy jakieś elementy, które mogłyby być... Fajnie. Myślmy tutaj. Zróbmy to tak. Daczki. Ona kółeczko na mnie. Dobra, teraz w górę i w dół też się musi poruszać. To by się przydało, rzeczywiście. To by było dobre, nie? No. Najważniejsze, żeby było śmiercionośne i tyle. Działo, które porusza się w górę i w dół? No. 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 Ale będzie zabijać, czy nie będzie zabijało? No, zobaczymy. No. Jeszcze tego nie ustaliłem akurat jeszcze. A, dobrze. Nie rozmawiałeś z producentem jeszcze o możliwościach. Rozumiem. To ma być na no, wiesz. Na Koreę. Dystrybucja. Nie, na Koreę. Tak, Kingzong Ila, czy tam Kingzong Una, już nie pamiętam, który to który. Tak, po prostu taki, dogadaliśmy wiesz, się z nim. No.
No. Że no, ja to zrobię, on mi zaprosi zapłaci 2 miliardy, a ten... I powie, że to sam zrobi, nie? A, to dobra, jest tradycyjne, okay. Tradycyjne u niego. Tradycyjny, dobry deal, zawsze jest na propsie, tak, okej. Okay. Chłopak bo po prostu, no, ma taką pasję. Zdesperowany. Ma taką pasję, nie wiem, kurczę, lubię czasami postrzelać. Do ludzi. Aha. A to już jest inna kwestia, nie na to. To już jest dokładnie inna kwestia. Paweł dobrze powiedział, wiesz, Piotrek? Dobrze. Ty się nie interesuj. Dobrze. Wow. Make sure you move lift. No tak. Jak wam idzie, chłopaki? No nie, próbuję zrobić na razie to nie mam pojęcia, takich... czy to będzie w stanie działać w ogóle. W sumie mówiliście obaj naraz, nie wiem, kto mu jak idzie. Dobrze, zróbmy to jeszcze raz. Jak ci idzie, Paweł? Ale nie no, wszyscy razem mieliśmy powiedzieć, to bez sensu. Właśnie, nie. Jest dosłowne. Ja się a spoko, skręca w lewo i prawo. Grzeg skręca w prawo. To nie skręca w lewo. To idzie nie też w górę i w dół. Jak to zrobić, żeby było oddzielnie? Teraz tak nie myślę. W górę i w dół. No przecież musi się działo kręcić w tył. Nie mam pojęcia, jak ci pomóc. Nie wiem, co tam zaszło właściwie. Ja coś wykombinuję. Dajcie mi to. To jest dobry pomysł. Kombinuj. Tak jest. To pomaga czasami. Czekaj, co tu się dzieje. I będzie mi potrzebne to. No to jeszcze. Jakoś to wykombinuję, stary. Zobacz. Zastanawiam się chyba, czy ja czasami nie mam najprostszej rzeczy do zrobienia. No, wydaje mi się, może tak być, że masz jedną z prostszych. No, teraz tak się zastanawiam. Chyba tak jest. Chociaż ja też nie narzekam, powiem ci, co ja tutaj zrobię, żeby skręcało i to wszystko, nie? No w sumie z tym działem chyba najgorzej. No tak. Bo tam jest dużo skomplikowanych mechanizmów. No i też właśnie tak się zastanawiam, jak ja to zrobię. Dasz sobie radę. Wierzymy w ciebie. Nie poddawaj się. To może źle się skończyć, to co teraz robiłem. Aha. Jakie zrobiłem systemy amortyzatorów. Mamy jeszcze być. Hopy. Wow! Słyszę dziwne rzeczy. Aha. Słyszysz to plaga? Coś wali cały czas. Aha. Dobra, niech se będzie w tę stronę. Rozumiem, że coś nie pykło. Cicho tam. Działo zaczęło strzelać. Dobra, zrobimy inaczej. Zaczęło pykać. Działo będzie tylko na boki strzelało i do przodu. Hmm? Ale będzie działać. Działo będzie działać. Aha. Funny moment. Teraz... Nie przewidziałem tego. Chyba jakoś tak musi wyglądać. Trudno się mówi. No, co tam się stało? Znaczy, wiesz co, o to chodzi, że jak położę, patrz, mam dwie płaszczyzny. Mam jedną płaszczyznę na dole, która jest podstawką, nie? Na tej płaszczyźnie mam jedną zębatkę, która się kręci w prawo. No. Jeśli tą jedną górną płaszczyznę połączę dwoma zębatkami, jedna się będzie kręcić w prawo, druga w lewo, to one będą ze sobą kolidować? No nie będą, bo jednym kręcisz raz, a drugim drugi. Czyli nie będziesz kręcił dwoma naraz, nie? No nie. No, więc będzie dobrze. Dobra, no, zaufam ci. Piotrze, ufam tobie. Dobrze. Dobrze. Myślę, że można mi ufać. No też mi się tak wydaje. Samo reklama. Nie wiem, o czym on mówił, ale coś z zębatkami, coś w lewo, w prawo. No nie. Taki skomplikowany. Dobrze, robię tutaj tylko takie coś małego. Taka plotka. Wow, siema! Co to było? Wystrzeliło mnie moje zawieszenie przez ścianę. Przepraszam, ale... Kto buduje z was działo? Bo teraz nie wiem. Ej, widziałeś to, diabeł? Wleciałem myślałem, przez ścianę. Myślałem, że jakiegoś laga złapałem, a ty nagle przeleciałeś przez ścianę po prostu. Ja wleciałem ścianą tutaj. Ja nie wiem, czy moje zawieszenie ma prawo działać. Tak. Co ci się działać. Ale widzę, że ten... Dziwnie to wyszło? Dziwnie wyszło, tak. Zawieszenie, które strzela. No wiesz... Kurwa, Maciej, jak przesunąć to, żeby bokiem posadzić? Poczekajcie, zrobimy w ten sposób. Robię sobie to tak. No. Bez sobie spawarkę. Ja tu takie rzeczy dziwne robię. Tak. No. Dobra. O, i teraz mogę pracować nad tym projektem, mój drogi przyjacielu. Git. To dobrze.
Aj tutaj. To jest środek? Tutaj. No, środek tutaj znalazłem. No, bardzo ładny pojazd, podoba mi się. To będzie bardzo dziwne. Teraz buduję. Jak to połączymy, to będzie już w ogóle hardcore. Kurwa, nie wiem, tak jak czuję. To zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Patrz, możesz to na chwilkę do mnie przejść? Nie, no co ty, jak? No nie, nie możemy podglądać. Kurde, jak mam, patrz, najwyżej... jest spód, mam dwie zębatki obok siebie, nie? No. I chcę, żeby jedna kręciła w prawo, druga w lewo, ale nie mogę postawić jednej płaszczyzny na tym, rozumiesz? No tak. No to jak mam to zrobić, żeby kręciła się w prawo i w lewo? No, połóż zębatkę, na nią klocek, no. I na tym klocku drugą zębatkę. I obróć te zębatki, że jedna się wkręciła w lewo, a druga w prawo. Wiesz, tym narzędziem do obracania kierunku, nie? Aha, dobra, i tak. I zrobić po prostu grubszą warstwę, tak? O to chodzi? Tak, jeszcze jedną. Dobra, kładziesz zębatkę, dobra, na zębatkę, dobra, klocek, na klocku zębatkę i dopiero budujesz drugą część pojazdu, nie? Dobra, rozumiem, to ma sens totalnie. No i teraz silniki pod guziki, jeden pod jedną zębatkę, drugi pod drugą i obie zębatki w różne kierunki. Rozumiem. Dasz radę. To nie brzmi najlepiej. Co nie brzmi najlepiej? Nie, no dam sobie radę. Tak, dobra, okej, okay, nie, ale... Już wiem, o co chodzi. Tak sobie mówicie tutaj, tę zębatkę tu w lewo, tu w prawo, ale znałem się, o czym oni gadają w ogóle, nie? Czy oni faktycznie wiedzą, o czym mówią, czy po prostu udają, że wiedzą, o czym mówią? Paweł, nagraj 100 odcinków ze Skrapa. Prawda? Nie wiem, co ty. No tak, ale ja dalej nie mam takiej wyobraźni, żeby wiesz... sobie jakieś klocki w głowie ustawiać już. A, dobra. Proszę cię. Klaskać w kiblu stawia, nie Paweł? Ale tak, dokładnie. Ale w Simsach byś meblował w głowie, no nie? A oczywiście, że tak. No. Widocznie jedni mają takie talenty, drudzy inne, nie? Chyba o to chodzi. Nie wiem, czy on mnie obraża teraz. Nie, no nie, mówię, że w życiu. Masz inne umiejętności, no po prostu. To, że jestem inny powiedział? O tym chodzi? Nie wiem, no co ty Paweł? Ty. W żadnym wypadku mówisz. Dobra, okej. Okay. Ja pierdziele, ile tu jest powierzchni? Sporo miejsca jest tu. Dużo robisz ten przód, panie Plago? No, mega solidny robię, a co? No dobrze. Tak, żeby się zmieścił kierowca i 14 wojaków. O, dobrze, no to już mnie ucieszyłeś. No. Jaka to jest dwójeczka, spoko. To znaczy, że może będzie dobrze. Może. Może, no. I człowiek nigdy nie jest pewien. Tak, dobra, zróbmy tak, check test teraz. Ja bym jeszcze coś dorzucił. Wow! Ktoś się teleportował przed chwilą. Jak się teleportował? No, pojawił się jakiś krasnal u mnie na ekranie i zniknął. Krasnal podróżujący w czasie. To może po prostu ktoś tutaj doszedł? Nie, no jak? No i zniknął? Tutaj coś źle połączyłem. No też coś strzeliłem. No to jest możliwe. Że ktoś dołączył, żeby zobaczyć, czy coś robimy. Ale to wiesz, pojawił się tak na ułamek sekundy. Aha. Wiesz, o co chodzi, tak wsiu, tylko tak śmignął, nie? No to znaczy, że czy poraź do psychologa. Nie, no. Jak widzisz skrzaty, słuchaj, no to coś jest nie tak. Wiem, Paweł, wiem. Mogę ci polecić dobrego lekarza, tego, specjalistę. Mówisz, że sprawdzałeś? Sprawdzałem. To po Simsach, jak widziałem, wiesz, Simy biegające po domu. Aha. To wtedy musiałem zadzwonić, mówię, o nie. Tak rozkminiam, ja to mam grube rozkminy, naprawdę, no. Z tym. Czy się stał diabeł, też szukał psychoanalityka? Terapeuty? Nie, spokojnie, jego nie potrzebuję. Okej, dobra. Poko, i teraz zróbmy sobie, czekaj, ty jesteś w którą stronę, jesteś 90 w tą, jest 90 w tą. No, tak jak mówię. Ty działko będzie w miarę wysoko osadzone? Że przynajmniej kilka klocków w górę i dopiero się kręci, czy? Dobra. Dobra, skręcaj już na żeby prawo nie było i lewo. Takiej blokady za chwilę. No to nieźle. W górę celuję i w dół celuję. Jest spoko. O kurde, nie na ziemi, tam nie kładź tego. Co ty robisz? Psz. Ja cię. Ale to będzie kolos, chłopaki. Zrobimy inaczej. Tylko w górę się będzie dało celować.
Bo to w sumie po co w dół działkiem, nie? No, no w sumie to tak, no. Ale jakbyś chciał popełnić samobójstwo, no to wiesz, to... Albo zniszczyć na przykład działo, żeby na przykład wróg nie przejął tego działa, no to... Strzelasz sobie headshota po prostu. Headshot. Tak. Lewo, prawo. Dobra, jest gitara. Dużo wam zostało jeszcze? Jak zapytam już drugo. Już buduję działko. Ja jeszcze aha. Trochę, a co? Nie, tak pytam tylko, czy mam się śpieszyć bardzo, czy nie. W sumie nie za bardzo. Chyba nie ma pośpiechu, wiesz? Dobra. Tak mi się wydaje, że... No mam jeszcze 15 minut mam jeszcze jakieś, także myślę, że nie jest źle. Najwyżej no zrobimy odcinek specjalny czy coś, nie? Jakby ktoś się nie wyrobił, to będzie... Nie, jest spoko, chłopaki. Mhm. Będzie spoko. Też tak myślę, że będzie spoko. No. Teraz zmieniam, bo ona by najlepiej jakby była, zaczynała się od czegoś pod kątem, nie? Ale będzie maszyna. Pewnie masz rację, ale nie mam pojęcia, o co ci chodzi. No ja to mam gruby rozkminy, no ja mam pierwszy raz poważny projekt, chłopaki. No. Tak? Nie wiem, przesadzajmy. No, wcześniej też były poważne projekty same przecież. No nie zawsze tak poważne ten... rzeczy. Zawsze poważne rzeczy budowaliśmy. No, same poważne rzeczy budowaliśmy zawsze. Zawsze, zawsze, always. Dobra. Always to takie podpaski są, nie? Nie wiem, nie używam. Musiał to powiedzieć. Nie mógł się powstrzymać po prostu. Sorry. No nie. Nie, okej. Dobra, i tę zabatę robimy. Tak z 30 w górę. Jak zrobić, żeby się pochyliła w którąś stronę, tak żeby była stale pochylona, żeby się to nic tego nie ruszało? Podłącz do sterownika i tam ustaw... A, dobra, w złą stronę postawiłem po prostu i powinno teraz polecieć w górę. Jakby komuś lagowało, to znaczy, że maluję. Okej. Okay. No ta gra czasami tak marzy. Nienawidzi, jak ktoś grafituje. Czasami. Czasami, często. Czasami, Paweł. Czasami tak, faktycznie. Mhm. No halo, przedstaw się, gościu. Przedstaw się, gościu, no. Paweł jestem. No, typie. Przedstaw się, no. A muszę, tak, do samej tej przekręcarki, jak to się nazywa, do tego... O, no. Cholera. Czekaj chwilę. Bo ma problemy z komunikacją. Do tego kontrolera, mam sobie tylko podłączyć, tak. To i wtedy będzie pochylone samo. No właśnie nie chcę mi się przechylić. No ale w kontrolerze musisz pochylić. No przechyliłem właśnie, o to chodzi, wiesz? A zdjąłeś z podnośnika? Tak, nie jest na podnośniku. Nie wiem, dlaczego nie chcesz przechylić. Jest podłączony do kontroleru, na kontrolerze jest 45 stopni ustawione. Ale na pierwszym rzędzie? A, na trzecim, na drugim. Dobra. Bo ogarniam. Dobra, jeszcze kolor. No, okej, dobra, ogarniam już. Dobre. Dziękuję, Piotrek. Spoko, nie ma problemu. Jest gitarka teraz. Spoko. I nadal nie wiem, co chcę zrobić, ale dam radę. Ale jestem na dobrej drodze. Mm. Dobra droga? No. Dobrze. Łohohoho. Jakoś śmiesznie wygląda. O nie. Znaczy śmiesznie to będzie wyglądało, jak połączymy, to będzie na pewno śmiesznie. Chociaż nie, wiesz co, w sumie kiedyś nam wyszło tak, że wyszło super. Był taki wypasiony pojazd, że ho-ho. Ho-ho? No, że ho-ho. Wierzę. Tam co to było, taksówki, czy co to było? Coś budowaliśmy, że tak wyszło idealnie dosłownie, jakbyśmy patrzyli, no. Albo jakby jedno co budowano. Taksówki tak wyszły, no. No. To było dobre tak. Nawet wzorek na aucie się zgadza praktycznie. No. Jakby go poprowadzić jeden klocek dalej, to by było równo wszystko. Mhm. Było, tak było. Tu. Dalej, teraz człowieku, maluj tu symetrycznie, przecież to się nie da. To się nie da. Taka bieganina jest. Ale kombinuję, chłopaki, ja pierdzielę. Tak. To dobrze, będzie lepiej. Tak, właśnie.
bardziej skomplikowane, być ładne. Ile mam czasu jeszcze? Jeszcze 10 minut jakieś mniej więcej. Mniej więcej. Mniej więcej. Dobra, radę. A to źle? Czy nie, dobrze? Spoko. Zaraz zobaczymy. Okay. Nie, mi wystarczy w zupełności, także. Aha. Dlatego pytam też. Dobra. Znaczy, sterownik tak, nie mam. Spoko. Ale postaram się wyrobić opakowie. O, to dobrze. No. Chopaku. Postaram się. Spoko. Nie no, co za krzywe. To zaczyna wyglądać jak działo. Naprawdę. I działo. Działo. No nie musi strzelać, najważniejsze, że jest. No właśnie działo, o to chodzi. O kur... To już tak hardkorowo. Ale... Mam nadzieję, że wasz tył będzie trochę ciężki. Bo mój przód jest za ciężki. Co tam, Paweł? Znaczy mam nadzieję, że działo, które zrobił... No, będzie nie najlżejsze, tyle bym powiedział. To dobrze. To bardzo dobrze. Very good. Ty, w sumie to już jakby nie patrzeć, jeszcze coś mogę upiększyć i będzie działo. Działo? I będzie działo, mówisz? No. Będzie się działo. Będzie zabaw. Tak. A które to jest to, co jak przechodzisz, to wydaje dźwięk? Py, py, py. To jest czujnik ruchu i głowy robotów do tego podłączasz. Titabot head. Tak. Timer, logic gate, to nie to, jest sensor. Mhm. Tyk. Dałby się jakieś oświetlenie ewentualnie. Potem zaraz rypnie. Dobra. I tutaj jeszcze. Kurde, jakie skupienie normalnie, masakra. Zawsze jak budujemy, to takie skupienie jest. No. No niestety. Wszyscy tak patrzą na to, kurczę, tutaj zielone, tutaj tu kolor dać, tutaj jeszcze coś nie działa, trzeba pomalować. Budowanie jest fajne. Torki. Jest. Na ścianę mi weszło. Co ci weszło na ścianę? Jaki kolor robicie auta? A. Znaczy tego? No nie, no to sam decydujesz. Sam decydujesz. No tak, no ale żeby już gównianie nie wyglądało, no to możemy chociaż kolor ustawić. Nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym, naprawdę. To jest najmniejszy pikuś, jeżeli chodzi o kolor. No, jeśli chodzi o kolor, to chyba rzeczywiście kolor jest najmniejszym pikusiem. To ci muszę przyznać rację. Bo, że tak powiem, jak będzie formatka nie ta sama, no to wiesz, tak to jest śmiesznie wyjdzie. Będzie jeździć. No, kabina będzie 10 razy zobaczymy, czy to działa. Oddziała, no to tak... No. Powiem tak, jak pojedzie, to się będziemy cieszyć. Kolor nie gra tutaj ważnej tak. roli. Bo może być tak, na przykład będzie nie będzie wyważony i będzie niespodzianka. Różnie może być. Różnie może być. Bsz. Aha, bsz. No, to O tym też właśnie chciałem powiedzieć. Bsz. Sorry, bo się tam, ja zacząłem, że sobie, wiesz... No, strzelać z działa. Już zaczął strzelać, tak. No. O nie. Dobrze. Ja już strzelałem z działa właśnie przed sekundą. Bsz. Drż. Z działa atomowe, goście. To działa totalnie. Działo atomowe? No, i działo to ładnie. Działo. O rany, jeszcze tu nie ma koloru. O, no jasne. Noż to niewybaczalne. To jest laser. O, to jest... Działo Gaussa? To jest laser, ty to. Gaussa, no. Laser Gaussa. No, widzisz? Kurde, nieźle. Dobra, przydało mi się coś tu dorzucić jeszcze. Nie jest działo. Rzucę jakieś szprytla tutaj. W sumie moja ma dobre kolory, jakby nie patrzeć, tylko fotel trzeba przemalować. No to gicior. To wszyscy się na pewno cieszą. No dobrze. Może nie? Dobra, hulaj śmiech. Okej, zobaczmy, czekaj, tu jest to. Nie no, chyba będzie działać. Ty silniki tam masz, plaga oczywiście, nie? Tak, mam tu jakieś silniki. Dobrze. Mogę zrobić zapas, jak jest potrzeba.
Nie no, myślę, że damy radę. Zapas silników? No. Zapas silników, czasami się przyda. Ja to strzelam już tego ludzie. Nie słyszę. A nie, działo, nie wywracaj. Dobra, wiecie co, w sumie to mój pojazd, znaczy mój tył jest gotowy, mogę powiedzieć. Aha, to ja tego nie mogę powiedzieć o swoim pojeździe, także. Ciebie jeszcze nic, to możemy to upiększyć jakoś. U mnie też działo w sumie. Już działo. Aha, już działo, działo. No. Działo ci? Działo mi, działo. Rozumiem. Dobra, to ja jeszcze upiększam w takim razie. Jeszcze zrobię jakieś takie kiźle miźle, które będą fajnie wyglądały. Kiźle miźle? No to tak, nieźle. Tak, no kurde, ale żeby niezłe kiźle miźle. Nieźle, nieźle. No, szaleństwo. To ile mam jeszcze czasu, żeby to upiększyć? Właśnie. Ile mamy czasu, żeby to upiększyć? Jeszcze troszeczkę, ja jeszcze drzwi robię, także ten. No spokojnie sobie budujcie. Nikomu się nie spieszy, prawda? No. Tak? Dobrze, okej. Okay. No. No to proszę bardzo, to zrobimy. To jeszcze takie... O, kibla nie dałem przecież jeszcze. To nie, kibel w dziale, no kurwa, no, zapomnieliście. No przecież. No jak mogę o tym zapomnieć? Bardzo istotna sprawa, no. Podstawowa rzecz. Very important. Ale może być importanter na przykład. Też, może być. Że co może być? To tym bardziej. Jak jest very important, to może być always very importanter, nie? No. Tak. O, i tu zrobimy takie połączenie, o, i na tym będzie stało działko. Paweł, dał pust swojej wyobraźni. O, jest teraz, to. The power's back! Gdzie tu jest ten klocek? Te stalowe no, nieważne w sumie. Co? Co tam, Paweł, mówisz? Nie, to już nie jest istotne teraz. Co tam miałeś na myśli? Ciekawego? Nie no, to chodzi, myślałem o wadze, ale w sumie już nie ma znaczenia. Waga nie ma znaczenia! Tak. Właśnie. Wielkość też nie ma. Nie, to ma. A, sorry. Ci co mówią inaczej, to kłamią, naprawdę. Aha, nie. XD. Aha. To! Nie, więc rozwijajmy tematu czy coś. Dobrze, nie wyciągajmy tematu już. Co? Aż zanuciłem zobrażenie. Aż śmieszkujesz tam dalej, słyszę? Nie no, zanuciłem sobie. Dobrze. Ja bo tutaj połóż się powiedziałem, co ty robisz? No. Oj, something wrong. I hops, hops. Tu jest za maszyna śmierci. Chłopaki. Nie, no to będzie mocne. Szaleństwo. Dużo skomplikowanych elementów się tutaj pojawiło, muszę powiedzieć. Tak. No. Na przykład machina śmierci? Nie. Machina śmierci, tak to połączymy, to będzie. Mam nadzieję, że to pojedzie. Będzie hardkurowa maszyna śmierci. Co to jest? Jak ja to tak dociążę, to może być fajnie. Bardzo ładną klatkę zrobiłem, podoba mi się. Aha. O kurde, krzywo się postawił. Jorzech to krzywo postawił. No. Tu. Ej, chłopaki, podkręciłem silniki. O, to dobrze. Let's go. Wow. Myślę, że działają już? Znaczy, że wystarczą? Tak. Na pewno wystarczą. Dobra. To mnie to Piotrek cieszy, wiesz? Okej, okay, zrobimy miejsce na działko. Zobaczymy, znaczy takie super ekstra wypasione z podajnikiem amunicji. Wow, do laserowego działa. Wow. Dobra, to inaczej, to może być jednocześnie nie podajnik amunicji, ale na przykład... Związek lasera. Ale może te baterie związek podawać. Lasera, tak, związek lasera to może być. Do lasera. Wiązek lasera. Wiązek? Związek? Jezus, związek lasera. Związek to lasera. Był radziecki, nie wiem, nie wchodzę w te związki już, czekaj, a tutaj jakieś jeszcze coś może śmiesznego będzie. Ale faza. O, jakie maszyny tutaj są jeszcze.
Ciężkie, to jest ciężkie. Ciężkie. Przemonstrum mi wyszło, chłopaki. Przemonstrum? No, przemonstrum. Strasznie duże monstrum mi wyszło, chłopaki. Nie szkodzi. To bardzo dobrze. Też tak uważam, że to całkiem spoko, że tak wyszło. Nie, dobra, dobra, styknie. Nie ruszam już, wystarczy. Dobra. Tak? Na mnie musicie w takim razie jeszcze poczekać chwilkę. Na mnie też. Aha. No nie, no come on. Okej. Okay. Albo inaczej, ja sobie może zmodyfikuję to urwę. No właśnie, bo zacząłem modyfikować i chyba przekombinuję coś, ale zaraz zobaczymy. O, teraz będzie spoko. Tak, dobra, i zrobiłem na razie teraz. Jest okej. Okay. Chłodziło takie tu zrobiłem na te lasery, że... Żeby ho-ho. No to spoko. Wygląda normalnie jak dwa wielkie kompy. Dwa wielkie kompy. Myślę, że tak. Dobrze wygląda. Więc powinno się trochę lepiej kręcić. Tylko muszę najpierw zejść z tego. O nie! Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Teraz się nie da z niego wyjść. Rzeczywiście. No bo to jest, słuchaj, to jest po prostu zasada taka. Jedziesz na wojnę, to idziesz tak, żeby umrzeć, no, a nie żeby wrócić. Aha. Dokładnie. No. Taka jest zasada wojny, rzeczywiście. Taka jest zasada. Znaczy wiesz, no na przykład w Shakespeare. Dobra, mniejsza z tym. No, w niektórych grach po prostu niektórzy nie wracają zawsze. Dokładnie. Shakespeare. To jest typowa gra wojny. Typowa gra wojny, tak. Ja coś tak skupię, żeby te elementy trafić, że nie jestem w stanie rozmawiać. Mój mózg się wyłącza, jak ja próbuję trafić w to. Tak? Spoko. Wszyscy się skupiamy. Tak, oczywiście. O. Nie, rurko, uciekaj. Takie krzywe. Okej, okay, let's go, baby. No, let's go. Okej. Okay. Mam. To w sensie skończyłeś, tak? Czy co? Nie, jeszcze chwilka, a zaraz będę kończył. To ostatnie Jezus Maria, co na tej ścianie się pojawiło? Czy nas podwójna, czy pojedyncza w ogóle? Ściana? No? Ty coś namercowałeś na ścianie? Jest pojedyncza, ja widzę, że coś malujesz. No jest pojedyncza chyba. No widzisz, jak fajnie. Dobra, no, można wyjść z działa. Dobra, to mówisz już? Ja już skończyłem. Plaga? Już? Dobra, możemy łączyć w sumie. 33 minuty jest. Dobra, okay. To spotykamy się u diabła. Idziemy. Dobra. O nie, zablokowałem się. A, takie ciężkie to jest. O kurde. Ja tam podjadę. W sumie nie potrzebuję samochodzi, patrz. Stary. To mi dziwnie. Rozbuję mnie, fajnie mnie młotkiem w górę, żebym się postawił. Czekaj, postawię sobie swoje najpierw. On. To nie skręca przecież jeszcze, bo nie ma żadnej innej osi. No teraz, czekaj, zamachnij się. Walę ci w twarz. To nie da rady. Ale nie za bardzo ci idzie. Próbuję do was dojechać, ale nie ma żadnej prostej osi, więc jadę bokiem. Wow, jaka fajna naczepa! O kurde, to autobus zbudował. Patrz. Co? Coś ty zbudował. Aha. Autobus zrobił. Przecież to przód jest, no. O, wyście to wielkie zrobili. Wow. Dobra. Jesteś pewny, że to uciągnie? To ja ten, zacznę spawać, co? Ile ty tych działów zrobiłeś? A na 4 działa? Nie, tutaj po środku montujesz. Aha. I tu będzie stało. Weź Paweł, zamontuj działo najpierw. To może czekaj, to ja zamontuję. Czekaj. Nie, może najpierw. A dobra, w sumie może. Dobra, to on wie, jak to ma działać. Podnośnika zmontować? Tak, zdejmij z podnośnika, bo ja zaraz będę spawał, nie? Jestem głupi. Zamiast spawarki powalowałem w dół. Jakiś klocek byś dał na dole na przykład do kręcenia albo coś. No, aha, dobra, w sumie nie masz podstawy. Okej, okay, to już na środku klocek jeden, wystarczy najpierw. No, dobrze. Środek złapać, nie? Żeby... Spoko. To jest w tą stronę. Który to jest przód, Paweł? Ja tu jestem z przodu, tutaj. Przód pojazdu jest tutaj, to jest tył. To jest tył, gdzie plaga jest? Dobra. To tam, gdzie plaga, to jest ten. To jest tył. Przód jest tam, gdzie Paweł. O, no tam, gdzie jestem, o, tutaj jest. Bo ja was pomyliłem. Się nie chciało się przyczepić z dziwnych względów. Albo trzeba odczepić ten. A wiesz, który to jest ten klocek? Kurde, nie wiem, jak ja to teraz zrobię, żeby to... Wiesz, który to jest klocek, który ma się kręcić? Tu cały spód się kręci, także obojętnie gdzie złapiesz. A, no to podnieś to do góry i już. O, masz. Dobra. No to gicior. Mam. Bo to przy jakbyś jednak środek złapał, nie? No, to jest trochę nieporęczne, więc... Malutkie to działeczko wyszło takie, bym powiedział.
O! No przecież to jest piękne. No znaczy nie, no dobrze jest. Dobrze, to dobra, ja plaga, weź tam. Działaj go tam. Trochę za szybko się kręci chyba. Nie, no to jest dobrze, bo to jest laserowe, to musisz szybko dobra, się kręcić. Dobra, spawam. O Jezus Maria, co zrobiłeś? O nie. O nie. O mistakes. Mistakes. Całe życie. Dobra, ja to odłączę, a ty złap swój ten... Na podnośnik. Tak, słabko na podnośnik. To nie do końca może działać. No, jest Pawłowym, się zajebiście połączyło. No to też się połączy, weź go zabierz. Spoko, to obrócimy, nie przejmuj się. Zdejmuję z podnośnika. Oj. Będzie dobrze. Będzie dobrze, no, na to pewno. Kurde, tak zawsze się tam dziwnie z tą spawarką trzeba obchodzić. Dobra, już spałem z powrotem. Tym razem w prawidłową stronę. Dobra. Ja, teraz będzie trochę wolniej dochodziło wszystko. O. Dobrze, podłączę teraz jeszcze do silników kółka. Dobra. Chociaż nie, no spoko wyszło. Chociaż czekaj. Co? Widzę, że jest trochę różnica wysokości. Kolorowa. Nie, kolorowa to tam nie. Ej, nie ma problemu, ale ten, na szerokość bardzo podobno zrobiliście. No, no różnica jednego, po jednym klocku z każdej strony różnicy. W sumie. To co to jest za różnica, nie? No to nie ma różnicy praktycznie, no. Tylko kwestia teraz różnicy wysokości, jeżeli chodzi o zawieszenie. Bo ja tu mam na przykład takie chłodzenie. I jak to opadnie twój w dół, to podejrzewam, że będzie chłodzenie waliło w ziemię. Patrzcie, możemy zrobić i nie, styk. Idealnie, patrz, na styk. No nie jest teraz idealnie, można działko, można stoi. Przedłużyć, skoro nie, jest trzeba takie to wyżej wytrzymałe, to coś. Podłączyć. Poczekaj. Jak ten miał stoi? A faktycznie, tylniałeś no. Wisi w powietrzu. Wiszą, no, faktycznie. No już się bawi. No kurde. No to co, no musisz poczekać, no. Już się to ile trzeba, z jeden do góry? O, nie to. Albo dwa nawet, żeby, wiesz, przede wszystkim tylna oś była na ziemi, nie? No. Dasz radę to zmienić teraz? Tak. Weźcie mi to z głowy. Z lasera do przodu. Weźcie mi to z... Czekaj, już chwilę. Weź mi to z pani, zdejmij. Zdejmij mi to z głowy. Dobra, dwa do góry mówisz? No tak. Spalam ludzi. Księżyc rozwalony. Cześć, słońce sobie. Co? Paweł? Oj, no tak jest... kurde. O, teraz jest idealnie, chyba, wiesz? Dobra, zrzuć go. Dobra, trzeba jeszcze silniki podłączyć. Paweł, chodź tu. Czekaj, gdzie jest... Niszczę ścianę. Gdzie jest silnik, bo nie widzę? No, do którego masz podłączyć? Na do tego. A, do tego. O, git. Dobra. Kręcenie się kółek jest w dobrą stronę? Z twojej strony rotacja? Tak. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, to wsiadamy. Ale to się laguje. Jest tu miejsce? O, jest dla 14 laguje osób się? Nawet. No. Nie, nie widzę laguje? Wow. Mam 60 FPS-ów. Aha, no ja mam serwer, to trochę. No tak. U mnie laguje. Ale spoko, nie? Wyszło. Ja strzelam z działa. Ej, no pa, jak to ładnie zasuwa. Zasuwaj! Kurde, takie monstrum jeszcze powstało, taki nie? Takie monstrum, nie? Ja właściwie ten twój przód to wygląda troszkę jak czaszka. Chciałem powiedzieć. Hardcore'owo, nie? Patrz, i działo strzela, wszystko działo. To są wycieraczki? Nie. Aha, nie, bo widzę, że jest rotacja, więc myślałem, że tam wycieraczki podłączyłeś. Bardzo ładne dzieło. Ej, to jest najlepsze nasze dzieło chyba, jakie zrobiliśmy do tej pory, chłopaki. Tak, to jest no. Best maszyna wojskowa ever, nie? To bestia siadło. Niesamowita. Elegancko. Wyszło zarąbiście. Dobra, to co, to dawajcie w komentarzach znać, co mam budować jeszcze. Jak ona wyszła na pół na pół, szerokości. Albo 3 na 3, zobaczymy jak to wyjdzie. No. Także dajcie znać, co mamy zbudować i oczywiście co, kończymy, tak? Trzymajcie się. Bardzo trzymajcie się. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejos. Hej.